Nowy cennik opłat za groby budzi grozę, a wynika z niego jeszcze, że co 20 lat będzie trzeba opłaty ponawiać. Jeśli tak zwany plac nie zostanie opłacony, obecny zarządca cmentarza będzie mógł grób zlikwidować i udostępnić miejsce na inny pochówek. Co stanie się ze szczątkami, gdy bliscy nie będą w stanie dokonać zapłaty liczonej w tysiącach? Są dwa sposoby, które wskazał radny Jarosław Schabieński. Pierwszy to jest taki, w którym po prostu, bo to miejsce sprzedaje się po raz kolejny i z reguły jest tak, że szczątki zakupuje się te, które już są, po prostu głębiej. No, po 20 latach z reguły jest tak, że szczątki już się rozkładają, pozostają te części kostne i je się zakupuje głębiej. Ale jest też drugi sposób, który jest w wielu miejscach w Polsce, szczególnie na nowych cmentarzach przyjmowany, bo to jest o wiele trudniejsze na cmentarzach, które mają długą historię, bo tam te szczątki są już znacznie bardziej jakby przemieszane, można powiedzieć. Natomiast na nowych cmentarzach przyjmuje się inny sposób. Otóż buduje się takie specjalne pomieszczenie, to nie jest rzecz droga, osarium albo osuarium, to są te dwie różne nazwy, do którego przenosi się szczątki z tego likwidowanego grobu. Tam można też umieszczać szczątki, jeżeli kogoś w czasie jakichś działań prac robót budowlanych czy innych prac przy drogach, bardzo często zdarza się, że znajduje się szczątki. Więc to jest takie miejsce, gdzie mogą się znaleźć te szczątki nieoznaczone i oczywiście też miejsce, którym otoczono są, można powiedzieć, pewnym szacunkiem. Jest też miejsce, gdzie można zapalić świeczki tym wszystkim, którzy już swojego grobu nie mają, ale których szczątki są właśnie objęte opieką i w jakiś sposób w jednym miejscu zgromadzone. I tego dotyczy mój wniosek, bo mówię, to jest trudniejsze na cmentarzach, które już mają pewne czy funkcjonują 200 lat, czy dłużej. Ale myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, to jest mój wniosek, żeby właśnie na cmentarzu naszym komunalnym takie miejsce przygotować, osuarium, gdzie będziemy mogli składać szczątki tak, żeby nie mieszać, znaleźć dla nich miejsce. Jest to sposób, który jest w wielu miejscach w Polsce przygotowany. Jest mnóstwo cmentarzy, właśnie szczególnie takich nowych, gdzie takie osuarium istnieją. Zresztą jest to też rzecz, że tak powiem, mająca bardzo głęboką tradycję historyczną. Czy osoby, których nie będzie stać na zapłatę, będą stawiały znicz na grobie innego zmarłego, mając świadomość, że gdzieś niżej są szczątki bliskiej osoby? Tego nie wiadomo, ale zrozumiałe jest, że nie będzie to sytuacja komfortowa. Dla wielu będzie to dramat. Osuarium, o którym mówił radny, może sprawić, że żyjący bliscy będą mieli poczucie zapewnienia godnego spoczynku swym zmarłym krewnym. Jego pomysł poparł włodarz miasta. Faktem jest, że na pochówki jest coraz mniej miejsca, nekropolie rosną, a pewna część grobów latami porasta chwastami. Ale gdyby zawsze tak traktowano miejsca pochówku, nie mielibyśmy warszawskich powązek, wileńskiej Rosy czy zabytkowej części suwalskiego cmentarza przy ulicy Bakałarzewskiej, którego najstarsze nagrobki mozolnie i z dużym wysiłkiem przy wsparciu mieszkańców miasta są odnawiane. Radni w sprawie nowego regulaminu i cennika już się wypowiedzieli. 21 z nich zaakceptowało nowe zasady.